LinkedIn. Miejsce, gdzie ludzie wstawiają swoje zdjęcia profilowe w garniturach poważni, przedstawiają swoje pomysły biznesowe, szukają pracy albo pracowników. Co robi sam LinkedIn? Logo swoje tęczowe wstawia. Znaczy zmienia na tęczowe. Czy taka platforma to miejsce do promowania takich czy innych preferencji seksualnych? Nie wydaje się dla mnie. W związku z tym puszczam tamto miejsce i ogólnie jestem zażenowany. Tym bardziej, że jeszcze przed chwilą, wcześniej, niedawno, nie wiem czy w dalszym ciągu, ten pasek, cicho, który jest tłem dla loga, chyba też promuje, poszarzał i w CSS-ach byle my napisane było. To byle my, to po mojemu jedno z bardziej rasistowskich haseł. Ale to... Może ja jakiś dziwny jestem. Pewnie tam teraz pull requesty lecą. Ze zmianą blacklisty na blocklistę. Albo z master slave na primary, secondary. Czy jakieś takie cuda. Zmienić dwie nazwy i dniówka zaliczona. Jak o to chodzi, to rozumiem, popieram. Mój ziomeczek słusznego porównania dokonał, że utożsamiać blacklistę z rasizmem, to jak utożsamiać analizę z seksem analnym. Ha, 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 ha. To może jeszcze wdowa, co się ubiera na czarno w żałobie, to jest rasistką. Albo ten manifest na Node.js, że u nich za dużo białych pracuje, za mało czarnych. Czyli co, wywalą dobrze pracujących, żeby zatrudnić czarnych, niezależnie czy są lepsi czy gorsi. Z tego co ja się orientuję, takie coś jest nawet nielegalne. No ale chyba tylko w drugą stronę jest nielegalne. Nie żebym miał coś do frontasiów czy do murzynów, ale mam do faworyzowania kogoś, bo jest murzynem. Martin Luther King, z tego co się orientuje, walczył, żeby patrzeć na człowieka, jakim jest i co sobą reprezentuje, a nie jaki ma kolor skóry. Także polecam LinkedIn i bye bye.